W tym nagraniu zaprezentuję Ci, w jaki sposób zaimportować Twoich respondentów do ankiety oraz jak skonfigurować wysyłkę zaproszeń do zaimportowanych adresów e-mail. Przygotowałem wcześniej taki plik z przykładowymi respondentami. To będzie plik do badania, które prowadzę po zakupie w moim sklepie internetowym. Mam tutaj dwóch klientów. W pierwszej kolumnie dodałem ich adresy e-mail. W drugiej kolumnie dodałem atrybut, który nazywa się numer zamówienia i dla każdego klienta ten numer zamówienia odpowiedni wkleiłem oraz mam jeszcze drugi atrybut, który nazywa się miasto. I tutaj podobnie, analogicznie jak w przypadku kolumny B, wkleiłem odpowiednie wartości dla danego respondenta. Tak przygotowany plik mogę zaimportować w zakładce zbieranie wysyłka na e-mail. Klikam w tym miejscu import z pliku, wybieram plik z dysku i w tej chwili widzę już moich respondentów dodanych do mojego badania. W tej chwili moje aktualne ustawienia to taki sam link dla każdego z respondentów oraz wyłączona identyfikacja respondentów. A zależy mi na tym, żebym przy każdym wypełnieniu widział, jaki adres e-mail wypełniał daną ankietę oraz którego numeru zamówienia dotyczy dana ankieta. Dlatego przechodzę do zakładki Tworzenie ustawienia ankiety i tutaj ustawiam indywidualny link dla każdego z respondentów oraz włączoną identyfikację. Zapisuję. I wracam do zakładki zbieranie wysyłka na e-mail. W tej chwili tutaj już mam potwierdzenie, że te dane zostały zmienione, więc mogę przejść do konfigurowania wysyłki. W tym miejscu mogę zdefiniować, czy chcę wysłać zaproszenia do wszystkich respondentów, którzy aktualnie są na mojej liście, czy może tylko do tych, których wcześniej nie zapraszałem, a może do tych, których ja wybiorę, albo do tych, których importowałem po jakiejś konkretnej dacie. Te dwie opcje są w tej chwili wyszarzone, dlatego że ta opcja chce wysłać przypomnienia. Ona jest dostępna dopiero po pierwszej wysyłce i polega ona na tym, że wysyłane są przypomnienia do osób, które jeszcze nie wypełniły ankiety. Natomiast ta opcja jest dostępna w momencie, kiedy skonfigurowałeś własny serwer SMTP do wysyłki zaproszeń. Natomiast po drodze coś poszło nie tak i niektóre zaproszenia lub wszystkie nie zostały wysłane. Wtedy można właśnie ponowić próbę wysyłki w momencie, kiedy skonfigurujemy ten serwer ponownie. Ja w tej chwili wybiorę tą pierwszą opcję. I w ostatnim kroku mamy w tym widoku potwierdzenie, do ilu osób zaproszenie wychodzi. Możemy zmienić dane nadawcy i możemy zmienić tytuł. Tytuł naszego zaproszenia, który pokaże się respondentowi w jego skrzynce e-mail. Mamy dwie opcje wyboru formy zaproszenia. Możemy w zaproszeniu umieścić pierwsze pytanie. W tym przypadku to będzie pytanie typu NPS i to zaproszenie domyślnie wygląda w taki sposób. Albo umieścić sam link do ankiety w treści zaproszenia i wówczas to zaproszenie wyglądałoby w taki sposób. Nasze zaproszenie można oczywiście dowolnie edytować. Jest tutaj opcja dodania swoich zdań, swoich treści. Można dodać jakiś obrazek. Można również wstawić jakieś dynamiczne wartości związane z danym respondentem. Na przykład, kiedy chcemy, żeby respondent wiedział, którego zamówienia dotyczy ta konkretna ankieta. I następnie, kiedy już skonfigurowaliśmy sobie nasz szablon, możemy po prostu wysłać to zaproszenie, klikając w wyślij.